Witam wszystkich bardzo serdecznie w poradniku odnośnie wgrywania paczki SafePack na serwerze TechBlog. Jest to krótki poradnik właśnie jak wgrać nową paczkę, gdyż jest teraz wersja 1.6 i będzie ona polegała na tym, że przechodzimy teraz na standardowego launchera oraz na launchera Shiginima dla osób, które mają non-premium. A teraz po kolei, co musicie pierwszy zrobić? Ale macie linka do strony TechBlogu, która jest aktualnie w trakcie wykonywania. Widzicie zresztą po szacie graficznej, jest to tak mówię wstępna szata. I tu macie taki króciutki poradnik, jak wgrywać dokładnie tą paczkę modów. Czyli pierwsze co, pobieracie sobie ze strony Forge'a, czyli jak widzicie sobie na Forge'a, wersję z końcówką 12.30. Macie ten sam również bezpośredni link i pobieracie sobie instalator bądź wersję uniwersalną, to znaczy co tam wolicie, jak wolicie sobie wgrywać. Ja polecam wersję instalacyjną. Dlaczego? Gdyż jak ją uruchomicie, macie bardzo fajny paseczek odnośnie instalacji. Czyli po prostu klikacie install client i wam się wszystko bardzo fajnie wgra. W kolejnym kroku kwestia jakiego macie Minecrafta, czy premium, czy nie. Jeśli macie premium, wchodzicie na stronę Mojangu i pobieracie sobie z tego miejsca po prostu zwykły, standardowy launcher od Minecrafta. Jeśli macie wersję non-premium, to odpalacie sobie launcher Shiginima i tu macie go do ściągnięcia. Czyli zależy co wolicie. W kolejnym kroku pobieracie oczywiście samą paczkę. Tu ją macie bezpośrednio z mojego serwera do ściągnięcia. I po kolei instalujecie pierwsze co Forge, czyli po prostu klikacie tam install client i wam się on wgrywa. Bardzo proste. W kolejnym kroku otwieracie odpowiedni launcher. Ja wam otworzę launcher Shiginima, gdy standardowy już pewnie dobrze znacie. Jak go uruchomicie, pierwsze co pokaże wam się aktualizacja. Ja daję OK, nie aktualizuję, na razie nie ma sensu. Wpisujecie swój nick, powiedzmy Władek w tym przypadku, i odpala wam się standardowy launcher Minecraftowy. To jest dokładnie launcher jak w zwykłym Minecraftie, nawet chyba ta sama wersja, bo tu widzicie moje wszystkie paczki modów. I co robicie po kolei? Dajecie New Profile. Tak postępujecie w wersji non-premium oraz premium. Wpisujecie sobie nową ścieżkę. Na przykład ja tu wpiszę sobie SafePack 1.6 testowy. Wybieracie sobie wersję Forge'a, tą, którą tam wam podawałem, czyli z końcówką 12.30. Wybieracie ile RAMu przypisujecie, tutaj jak chcecie możecie sobie to przypisać, ja mam 3 akurat wpisane. Dajecie Save Profile. Teraz wybieracie tą wersję. Oczywiście musicie nazwę wpisać tylko bardziej jednoznaczną, bo ja wpisałem niejednoznaczną i po prostu nie mogę tego zlokalizować później. I teraz tutaj macie właśnie SafePack 1.6. Dajcie play. Pobierają wam się standardowe pierwsze co pliki, czyli pliki zwykłego Forge'a oraz pliki Minecrafta, czyli to co musicie mieć za każdy raz pobierane. I wam się uruchomi Minecraft w wersji czystej, tylko i wyłącznie z Forge'em. Teraz wchodzicie w tą ścieżkę, którą podaliście podczas instalacji swojego profilu, podczas robienia swojego profilu. Pobieramy te dwa pliki i przenosimy je bezpośrednio w tamto miejsce. Tak, wiem, że mam tutaj syfu troszeczkę. Przerzucamy je tutaj, dajemy tak podmień, tak na wszystkie sposoby, wszystko co się tylko da. Podmieniamy te dwa foldery po prostu tymi wszystkimi modami oraz konfigiem, który jest wręcz wymagany na nasz serwer TechBlog, żebyście mogli sobie tam razem ze mną pograć. Chociaż ja tam bardziej tylko wchodzę raz na jakiś czas, rzadko, bo jak wiecie czasu mogę mieć o wiele mniej niż taka przeciętna osoba. Dobra, i to nam się tutaj wgra, oczywiście wszystko podmieniamy. Takie komunikaty będą jak najbardziej pokazywać się. Dajemy znowu play i teraz już wejdzie nam Minecraft zmodowany, czyli z paczką SafePack. Jest najlepsze, w ten sposób uruchomiliśmy już paczkę SafePack. Jak widzicie, troszeczkę jest więcej modów, dlatego będzie wymagane ten minimum już 1,5 giga, może nawet i 2, ale 1,5 chyba też spokojnie dałoby radę. Oczywiście muzykę ja muszę usunąć. Dajemy teraz multiplayer i dodajemy serwer techblog.pl. Oczywiście możemy sobie nazwę serwera też ładnie tutaj napisać, żeby to jakoś trochę w miarę estetycznie wyglądało. I serwer się nam dodaje. Aktualnie ma on jeszcze whitelist, gdy to nagrywam, ale dla was już whitelista powinna być wyłączona. Więc to by było chyba na tyle. Wszystko co najważniejsze wam powiedziałem.
Mam nadzieję, że każdemu z Was się uda wgrać tą paczkę poprawnie. A, jeszcze oczywiście. Czy możecie wykorzystać stary launcher? Jak najbardziej możecie. Wbijcie się tylko w tą lokalizację, czyli w update, w save pack 1.5, bo taka tam była wersja. I usuńcie config i mods i wklejcie te dwa foldery. I też wam to zadziała bez problemu, jeśli wkleicie te dwa, ale musicie poprzednie usunąć, bo będą się różniły plikami one. Więc w ten sposób również możecie to obsłużyć, ale to jest bardziej skierowane do osób, które przedtem miały też problemy, że nie mogła wejść na serwer. Jakie błędy możecie mieć? Może wystąpić Java Virtual Machine. To przeważnie wiąże się z tym, że trzeba przeinstalować Java i bawić się z zmiennymi środowiskowymi. Jest tam sporo zabawy, dlatego też tutaj was odsyłam na Google'a, żeby to wpisać Java Virtual Machine Minecraft i będziecie tam mieli sporo różnych porad, jak to rozwiązać. Dodatkowo może być jeszcze problem z memory, to oczywiście jest wina RAMu, że macie za mało RAMu, albo jest źle ustawiony RAM, więc to jest bardziej spowodowane tym. Jak będziecie mieli inne problemy, piszcie, postaram się jakoś je rozwiązać, chociaż wiem, że jak będzie spam, to trudno będzie cokolwiek zrobić, więc jak ktoś napisze już wasz błąd, to tylko dajcie łapkę temu komentarzowi, a nie piszcie go jeszcze raz, bo wtedy ja się nie połapię. Kilkoma osobom odpowiadałem pod poprzednimi poradnikami, jak grywać tą paczkę, ale pokazywały się co chwilę nowe komentarze i nie było w ogóle sensu na to odpowiadać, byłby wielki spam odpowiedzi. No właśnie, dobra, więc dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już na serwerze. Na razie wszystkim.